Witam Państwa serdecznie. Witam bardzo miło. Serdecznie. Witam serdecznie. Za zaproszenie. Dziękuję. Bardzo miło. Cieszę się bardzo, że mogliśmy się spotkać. To jest jego testament. Jak on zawsze uważał pilnowo Marian Żelazek za gniazdo. I zostawił to jest tutaj jego świadectwo, że dom rodzinny zawsze zostaje domem rodzinnym. Muzeum przy domu misyjnym świętego Stanisława Kostki w Chludowie jest dedykowane dwom wielkim poznaniakom. Tu w tej pierwszej części jest ekspozycja z Ameryki Łacińskiej. Dedykowana jest ojcu Piotrowi Nawrotowi, wielkiemu odkrywcy tak zwanego baroku misyjnego. On przyjechał do Paragwaju i zauważył, że są tam pozostałości sławnych redukcji jezuickich, które wtedy założyli w XVIII wieku wśród Indian. Ojciec Piotr Nawrot zauważył, że pozostały ruiny budynków, że zostały rzeźby, że zostały malowidła i zaczął pytać, gdzie jest muzyka. I okazało się, że Indianie nam nie wierzą. To było dość mocno pokazane na filmie Misja. Wtedy Kościół ich zdradził. Chodziło o to, że byli przeciwni redukcjom, które jezuici prowadzili, dlatego że no, siła robocza tania odeszła. Wtedy zawiedli się na misjonarzach, na Kościele katolickim. I tę nieufność okazywali również wobec ojca Piotra, ale po 5 latach zaprowadzili go do buszu, pokazali mu taką szopę, w której było 5000 manuskryptów pisanych nut i mu to wszystko ofiarowali. Druga część jest poświęcona ojcu Marianowi Żelazkowi, który urodził się w Palędziu pod Poznaniem. Człowiek, który pracował 56 lat w Indiach, z czego większość tych lat spędził wśród trędowatych. Zrobił bardzo wiele dobra dla tych najbiedniejszych ludzi i tam w roku 1975 został skierowany do Puri. Puri to, tak jak nasza Częstochowa, Jasna Góra, miasto święte dla wyznawców hinduizmu, ale w tym Puri ojciec Marian zauważył, że na ulicach leżą ludzie zupełnie bezbronni, ludzie, którymi nic się nie zajmuje, chodziło o trędowatych. Zajął się chorymi. Na początku bał się i posługiwał im w rękawiczkach. Wtedy przyszedł jeden z lekarzy i powiedział: ojcze, jak ojciec chce siebie uwiarygodnić, musi ojciec zdjąć rękawiczki i obsługiwać ich i pomagać im gołymi rękami. Nigdy się nie zaraził. Pracował wśród nich 26 lat i tam zbudował bardzo wiele fajnych rzeczy, które naprawdę są rzeczami godnymi zauważenia. Ojciec Marian zauważył, że w prozorium rodzą się zdrowe dzieci. Żeby mogły zrobić jakąkolwiek karierę, nie mogły tam pozostać, dlatego że każdy w hinduizmie, kto dotyka trędowatego, jest nieczysty i jest od razu pozbawiony jakichkolwiek szans na start, karierę, na jakiś status społeczny. I w związku z tym ojciec Marian postanowił tym dzieciom dać szansę i myślał o budowaniu szkoły. Kiedy został w 2002 roku wytypowany jako kandydat do Pokojowej Nagrody Nobla, pojechał do Holandii i spotkał się z królową Beatrix, który opowiedział o swoich marzeniach i ona mu od razu dała 1 000 000 euro na budowę tej szkoły. I ojciec Marian wybudował szkołę, która, żeby miała jakiś poziom i renomę, wszystkie dzieci muszą mieć ubrane mundurki, muszą być klasy, muszą być tablice, muszą być toalety. I ojciec Marian o to zadbał i w tej szkole okazało się, że jest bardzo wysoki poziom nauczania. Gdy poszedł tę szkołę zarejestrować i ta szkoła się miała nazywać School Queen Beatrix, Hindusi powiedzieli, że oni tyle wycierpiali od Queen angielskiej, że żadnej Queen tu nie będzie. Więc on zadzwonił do niej, do Holandii, przedstawił sprawę. Ona mówi, jest wszystko jedno, czy jest Queen Beatrix, czy jest Beatrix. Także szkoła się nazywa School Beatrix. Natomiast jest mi bardzo miło w tej chwili Państwu pokazać rzecz niezmiernie ciekawą. Otóż 25 maja w Dachau została odsłonięta ta tablica. To jest wierna kopia tej, która w tej chwili stoi w Dachau. Pamięci ojca Mariana Żelazka, SVD, czyli werbisty, Polaka, więźnia niemieckiego obozu koncentracyjnego w Dachau, misjonarza wśród trędowatych w Indiach 2050-2006. No i tu jest to jego hasło: nie jest trudno być dobrym,
trzeba tylko chcieć. To są osobiste rzeczy ojca Mariana. Ostatnio odzyskaliśmy, jeden ze współbraci przywiózł buty ojca Mariana. W świątyni hinduistycznej się przychodzi i chce się złożyć ofiarę, albo chce się pomodlić, by trzeba najpierw bóstwo obudzić. Wtedy się budzi mózg. W muzeum zgromadzone są liczne eksponaty dotyczące życia i pracy ojca Mariana Żelazka oraz ojca profesora Piotra Nawrota, jednego z najwybitniejszych znawców, popularyzatorów, badaczy muzyki baroku misyjnego w Ameryce Południowej. Będąc w muzeum, warto zwiedzić Park Księży Werbistów, który z pewnością Was oczaruje. Bardzo dziękujemy ojcu Janowi Wróblewskiemu, rektorowi Domu Misyjnego Świętego Stanisława Kostki w Chludowie, za bardzo interesujące oprowadzenie.